Repatriacja. Luty 1945 roku. Ciocia ucieszyła się na mój widok. Szybko podała obiad i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że Witek wywieziony został aż do Komi w ZSRR i pracuje w kopalni węgla. Ciocia starała się za wszelką cenę wyciągnąć go stamtąd i ponoć pojawiła się wielka szansa, że to się uda. Gdy ciocia zmyła statki i wyszła do drugiego pokoju, zjawił się lokator cioci, usiadł naprzeciwko mnie i powiedział: a ty ich tam oszukał. Od razu zrozumiałem, o co chodzi. Potwierdziło się moje przypuszczenie, że ci wszyscy Rosjanie, niby pracownicy cywilni na poczcie czy w banku, byli wtyczkami NKWD do rozpracowania środowisk. Gdy to wypowiedział, natychmiast stanął mi przed oczami pułkownik NKWD, który groził mi kulą w łeb, jeśli nie przyjdę na spotkanie z nim. Niewątpliwie lokator cioci był jego pracownikiem, gdyż wiedział o tym zajściu i miał na pewno rozkaz, aby mnie dopaść. Udałem głupka i powiedziałem, że nikogo nie oszukałem i nie wiem, o co chodzi. On jednak nie słuchał. Wyszedł, szepcząc pod nosem: oszukał, oszukał. Nie wiedziałem, co mam robić. Chyba trzeba wiać, pomyślałem. Przyszła ciocia i oznajmiła: ten ruski powiedział, żebyś tu nie nocował. Wstąpiła we mnie nadzieja. Nie będzie tak źle, jeśli przez ciocię mnie ostrzegł. Zrobił to ze względu na nią, ponieważ częstowała go czasem dobrym obiadem. Ciocia na pewno rozszyfrowała go już wcześniej, gdyż była bardzo inteligentną kobietą, a przed wojną pracowała w dwójce. Jeśli czyniła mu jakieś dogodności, to z myślą o Witku, gdyż w końcu ten lokator dużo jej pomógł w wyciągnięciu go z Rosji. Ubrałem się szybko, pożegnałem z ciocią i poszedłem na ulicę Witoldową do przyjaciół moich rodziców, państwa Kurklińskich. Gdy przedstawiłem całą sprawę, byli trochę zakłopotani, ale pozwolili mi przenocować. Rano obudziłem się o świcie i zobaczyłem panią Zosię, która stała przy oknie i szlochała. Zapytałem ją: pani Kurklińska, dlaczego pani płacze? Płaczę, bo gdy ciebie tutaj znajdą, to wywiozą nas na Sybir. Oni mieli dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat. Niech pani nie płacze, już się ulatniam. Wstałem, umyłem się, zjadłem jakąś kanapkę i się pożegnałem. Wyszedłem i postanowiłem udać się do urzędu repatriacyjnego, aby dowiedzieć się czegoś więcej o szansie wyjazdu do Polski. Sam nie wiem, na co liczyłem. Działałem na oślep i kierowałem się jedynie intuicją. Słyszałem, że Litwini robią problemy osobom starającym się o wyjazd, żądają nawet zaświadczenia o odbytej kwarantannie, a w przypadku braku potwierdzenia odmawiają wydania karty repatriacyjnej. Nie posiadałem żadnych dokumentów, tylko to zaświadczenie stróża jeziora w Presperjaju, ale jak zwykle nadzieja mnie nie opuszczała. Było mroźno, miałem na sobie tylko sweterek i kurteczkę wiatrem podszytą. Mocno zmarzły mi ręce, szczególnie ta lewa zraniona. Zziębnięty i skulony dotarłem na ulicę Śniadeckich i wszedłem do urzędu repatriacyjnego. Pomieszczenie było dosyć przestronne. W czterech okienkach siedzieli urzędnicy i obsługiwali interesantów, których było dużo. Usiadłem na krześle, aby się trochę ogrzać i przyjrzeć urzędnikom. Zastanawiałem się, który z nich naprawdę może mi pomóc. Po dłuższej obserwacji zdecydowałem, że wybiorę okienko numer 4. Nie lubiłem cyfr parzystych, ale twarz tego urzędnika wzbudzała moje zaufanie. Gdy interesant odszedł, podszedłem do okienka i powiedziałem po litewsku: wie pan, jak jest dzisiaj z młodzieżą polską czy litewską? Nie mam żadnych dokumentów oprócz tego zaświadczenia, a chciałbym wyjechać do Polski. Powiedziawszy to, podałem mu zaświadczenie. Wziął ten świstek i długo patrzył na mnie swoim zimnym, badawczym, trudnym do odgadnięcia wzrokiem. Różne myśli kłębiły mi się w głowie. Te pełne nadziei, że mi coś dobrego doradzi, i te złe, że zaraz naciśnie ukryty guzik i wezwie NKWD. W końcu urzędnik przerwał milczenie i powiedział krótko: przyjdź o godzinie 15 po wizę. Popatrzyłem na niego z wdzięcznością. Jeszcze całkowicie nie docierały do mojej głowy jego słowa. Wiedziałem tylko, że się stało coś ważnego. Podziękowałem mu serdecznie i wyszedłem. Do godziny 15 miałem jeszcze 3 godziny. Ten czas postanowiłem przeczekać u rodziców Henia, którzy mieszkali przy placu Orzeszkowej. Henia wywieziono do Rosji, więc na pewno już tam nie węszono. U państwa Krzyszczaków było smutno. Jedynego ich syna wysłano na Sybir i tego rodzice nie mogli przeboleć. Zresztą trudno się temu dziwić. Pani Krzyszczakowa poczęstowała mnie obiadem. Zjadłem z apetytem i odtajałem, gdyż byłem głodny i zmarznięty.
Trochę porozmawialiśmy, a ponieważ już zbliżała się godzina 15, pożegnałem się i wyszedłem. Miałem wielką nadzieję, lecz także wątpliwości, czy nie jest to zasadzka. To było za piękne, żeby mogło być prawdziwe. Na ulicę Śniadeckich szedłem przyczajony jak lis i zerkałem na prawo i lewo. Szedłem niepewnie, raz wolniej, raz szybciej, jak niektórzy mówią trochę wolniej, trochę czubkiem, trochę wolno, trochę czubkiem. I znalazłem się w urzędzie repatriacyjnym. Wszedłem powoli, niczego niepokojącego nie zauważyłem. Okienko numer 4 było wolne, więc z biciem serca podszedłem do niego. Urzędnik nie trzymał mnie długo w niepewności. Wyjął z teczki kartę repatriacyjną na nazwisko Józef Marynowski i powiedział: jutro, 2 lutego, o godzinie 12, ma pan być na stacji towarowej. Odetchnąłem z ulgą. Cały dotychczas dźwigany ciężar napięcia psychicznego spadł ze mnie. Poczułem się w miarę bezpieczny i wolny, gdyż byłem już obywatelem polskim. Podziękowałem mojemu wybawicielowi, raczej wzrokiem niż słowami, ponieważ żadne słowa nie były w stanie wyrazić mojej wdzięczności za to, co dla mnie zrobił. Pożegnałem się i wyszedłem. Z urzędu repatriacyjnego udałem się do majątku Zameczek, oddalonego od ulicy Śniadeckich o około 10 kilometrów i mniej więcej 2,5 kilometra od mieszkania cioci Misi. Tym niewielkim majątkiem zarządzał mój szwagier, Aleksander Schulz. Odległość tę pokonałem dość szybko, gdyż cały czas było czubkiem, nogi same niosły i zjawiłem się niespodziewanie u siostry. Lola i szwagier byli zadowoleni, lecz także zaniepokojeni tym, co się stało, że się u nich zjawiłem. Opowiedziałem im całą swoją historię, bardzo się ucieszyli, ale siostra na koniec stwierdziła: Józek, przecież ty niczego nie masz, jak więc pojedziesz? Siostra ze szwagrem odeszli na stronę, coś ze sobą poszeptali i Lola powiedziała: poczekaj tu, a my pojedziemy do cioci Misi i zaraz wrócimy. Przyjechali zadowoleni, przywieźli ze sobą całą torbę ubrań Witka i na dodatek ciocia dała mi 2 10-rublówki w złocie. Wtedy miały dużą wartość. Poczułem się o wiele pewniej. Rano siostra spakowała moje rzeczy w 2 niewielkie walizki i odwiozła mnie saniami do stacji towarowej. Tam już stały podstawione wagony towarowe, którymi mieliśmy jechać do Polski. Zostałem przydzielony do środkowego wagonu, a było ich 15, może około 20. Gdy wszedłem, ucieszyłem się, ponieważ spotkałem dobrych znajomych, Zosię i Zbyszka Muszyńskich i kolegę z partyzantki Ircza, sympatię Zosi. Podróż zapowiadała się wesoło. Myśleliśmy jednak o tym, żeby jak najszybciej stąd odjechać, gdyż ciągle było niebezpiecznie. NKWD zaglądało do wagonów i nieustannie kogoś wyciągało. Gdy NKWDziści przyszli do naszego wagonu, zapytali mnie: po co jedziesz do Polski, ty, taki młody? Jestem elektromechanikiem i mogę się przydać w odbudowie naszego kraju. A poza tym jestem Polakiem i tam jest moje miejsce. No, da, powiedzieli i wyszli. Modliliśmy się w duchu, aby jak najszybciej odjechać. Gdy o godzinie 16 pociąg ruszył, zrobiło mi się smutno, że musimy uciekać z rodzinnej ziemi, ale cóż na to poradzić. Mogliśmy tylko z łezką w oku i ze ściśniętym gardłem zanucić: żegnaj, Wilno, miłe miasto me rodzinne, takie piękne, takie inne niż setki w świecie miast. Tu ma młodość i niewinna moja miłość kwitła tak jak biały kwiat. W szpitalu w Lublinie, luty, maj 1945 roku. Jechało się nam dobrze, wszyscy się znaliśmy. Ircza z partyzantki, Zosie i Zbyszka Muszyńskich z Ośmiany. Ich ojciec był kierownikiem szkoły, do której uczęszczałem przez rok. Nie byliśmy sobą skrępowani, mieliśmy do siebie zaufanie. Pociąg wlókł się i robiło się ciemno. Po przejechaniu około 30 kilometrów stanął w szczerym polu, a do wagonu zaczęli stukać soldaty. Z niepokojem, gdyż wtedy nikt niczego nie był pewien, odsunęliśmy drzwi. Do wagonu wskoczyło 2 cwaniaczków. Zapytaliśmy ich: towarzysze, czego potrzebujecie? Soldat nadstawił czapkę i powiedział, że zbierają pieniądze dla mechanika, ponieważ parowóz się popsuł i trzeba go naprawić.
Znane były te ruskie sztuczki, ale co innego mogliśmy zrobić? Każdy z nas dał im na odczepnego parę rubli, a oni poszli żebrać do następnych wagonów. Ta żebranina trwała przez całą drogę, czyli 2 tygodnie. Długie postoje, picie wódki i strzelanie towarzyszyło nam aż do końca naszej podróży. Bywały przypadki, że jeszcze po drodze na stacji wyciągano kogoś z wagonu. Cała podróż podszyta była strachem, że jeszcze może się coś złego wydarzyć. Mieliśmy zszargane nerwy. Gdy więc tylko dotarliśmy do Białej Podlaskiej, wziąłem jedną walizkę z najważniejszymi rzeczami i wysiadłem z wagonu. 3 dnia rano znalazłem się w Lublinie i tam udałem się do szpitala Szarytek, mieszczącego się przy ulicy Staszica. Zgłosiłem się na salę przyjęć, w której urzędowały 2 siostry zakonne. Jedna starsza, druga młodsza, nie za bardzo sympatyczne. Szczególnie ta starsza wydała mi się oschła. Nazywała się siostra Teodozja. Zapytała mnie, co panu jest? Miałem operowaną rękę, ale zdaje się, że operacja nie za bardzo się udała, bo mam niedowład, a ponadto bardzo mnie ta ręka boli. A gdzie pan mieszka? Nigdzie, dopiero co przyjechałem z Wilna. O, to najgorsze, westchnęła. Szpital jest przepełniony. Gdzie ja pana położę? Zastanowiła się chwilę i powiedziała, żebym zaczekał w poczekalni. Usiadłem na ławce i czekałem. Czas mi się specjalnie nie dłużył. Byłem spokojny i czułem się bezpieczny. Przyjechałem do innego, nieznanego mi miasta i wszystko mnie ciekawiło. Zauważyłem kilka ładnych pielęgniarek i śliczną siostrę zakonną. Tak na rozglądaniu się mijał mi czas. Po 2 godzinach przyszła jakaś nowa siostra i zabrała mnie ze sobą. Poszliśmy do sąsiedniego budynku. Była to filia szpitala. Mieścił się tam oddział neurologii. Weszliśmy do sali, siostra wskazała mi wcześniej przygotowane łóżko, kazała się rozgościć i poszła sobie. Pokój szpitalny był duży, jasny i słoneczny. Stało w nim 5 łóżek. Pierwsze od drzwi były moje. Obok leżał sędzia Rylski, również z Wilna, który dostał odłamkiem w nogę. 3 zajmował porucznik z armii Berlinga. Po przeciwnej stronie leżał pan Kijeński, były konsul w Rumunii, nadzwyczaj sympatyczny i kulturalny człowiek, który cierpiał na bezwład nóg, a obok niego pana Czaban, dyrektor kin warszawskich. O personaliach dowiedziałem się w chwili, kiedy się lepiej poznaliśmy. Jednym słowem, znalazłem się w wyśmienitym towarzystwie, w którym przebywałem dość długo. W pierwszych dniach rozmowy były zdawkowe i oficjalne. Współtowarzysze byli bardzo oszczędni w słowach, tym bardziej ja, szczególnie, że nie lubiłem zbyt dużo mówić. Najbliższy mi sąsiad, pan sędzia, przeważnie coś czytał i mierzył mnie wzrokiem. To trochę mnie peszyło i onieśmielało. Jednak w miarę upływu czasu atmosfera stawała się coraz przyjemniejsza. W południe przychodziła w odwiedziny żona pana Kijeńskiego, a po południu pani Czabanowa, nadzwyczaj sympatyczna i ładna pani. Wtedy było trochę zabawnie, gdyż pan Czaban, uradowany jej przyjściem, starał się powiedzieć coś przyjemnego, a zamiast tego z jego ust wydobywały się bardzo niecenzuralne słowa. Małżonka robiła wtedy duże oczy, a on już wiedział, o co chodzi, zakrywał sobie dłonią usta i ją przepraszał. Po kilku dniach pan Rylski zapytał mnie, czy gram w 1000. Tak, gram, panie sędzio. To chodźmy do pana porucznika. We 3 graliśmy w 1000 na drobne pieniądze przez cały czas, aż do wyjścia porucznika ze szpitala. Wtedy znów zapytał mnie pan Rylski. Gra pan w szachy? Tak, gram, panie sędzio, odpowiedziałem. Od tego dnia graliśmy w szachy przez całe dnie. Po pewnym czasie znudziła mu się ta gra i zapytał mnie. Panie Józefie, gra pan w pokera? Tak jest, panie sędzio, gram w pokera. Oczy mu rozbłysły i dojrzałem w nich iskrę hazardu, podobną do tej w oczach pana Henryka Mordasiewicza. Nie wiedziałem wtedy, w co się pakuje i jakie ta gra wywoła skutki. Pan sędzia szybko zorganizował grupę. Okazało się, że pani Kijeńska też lubi grać. Do gry zasiadaliśmy więc we 4. Nas 2, pani Kijeńska i dochodził jeszcze ziemianin z Podola, pan Bogucki, który mieszkał w mieście i czasami odwiedzał pana Rylskiego. Grę rozpoczynaliśmy zwykle w południe, kiedy przychodziła pani Kijeńska lub pan Bogucki. Nie była to gra o duże pieniądze, ale zawsze można było coś wygrać lub przegrać. Nie przepadałem za grą w pokera, natomiast w panu Rylskim odezwała się żyłka hazardzisty. Podnosił stawki, otwierał w ciemno i blefował. Pani Kijeńska też lubiła ostrą grę. Widać było, że dużo grała. Zaczęliśmy grać w pokera, karta szła ze zmiennym szczęściem, pieniądze przepływały z ręki do ręki. Wynik był żaden.
Po tygodniu pan Rylski zapytał mnie, czy gram w brydża. Tak jest, panie sędzio, gram w brydża, odpowiedziałem. Nie chciałem dodawać, że właśnie brydż jest moją pasją. Warunki szpitalne były dobre, jedzenie słabe, ale dało się wytrzymać. Opieka medyczna w porządku, a personel szpitalny uprzejmy. Początkowo siostra Teodozja krzywym okiem patrzyła na to, że ze szpitala robimy kasyno. Sędzia Rylski montował zespół brydżowy, choć w zasadzie był on na miejscu, gdyż okazało się, że pani Czabanowa umie nawet dobrze grać. Aby mieć komfort gry, potrzebny był stół do brydża. Pan Bogucki zadeklarował, że przywiezie zielony stolik. Nie wiedzieliśmy jednak, co na to powie siostra Teodozja. Panie Józefie, zagadnął mnie sędzia, zdaje się, że siostra Teodozja trochę pana lubi. Niech pan z nią porozmawia w sprawie stolika. Siostra pracowała w zasadzie w głównym budynku szpitala, jednak co najmniej raz dziennie przychodziła na nasz oddział. To też kiedy się zjawiła w towarzystwie bardzo ładnej siostry, nieśmiało, trochę kroczkiem, trochę boczkiem, podszedłem do niej i poprosiłem, aby zezwoliła wstawić stolik do sali. Ze zdziwieniem popatrzyła na mnie i się zamyśliła, a ja wpatrywałem się w młodszą siostrę i nie mogłem od niej oderwać oczu. Siostra spłoniła się i była wtedy jeszcze piękniejsza. Siostra Teodozja popatrzyła na nas badawczym wzrokiem i powiedziała: proszę sobie ten stolik wstawić. Siostro, idziemy. Byliśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Pan Bogucki przywiózł stolik i zaczęliśmy przez całe dni grać w karty. Od południa graliśmy z panią Kijeńską w pokera, a o godzinie 16 przychodziła pani Czabanowa i wtedy siadaliśmy do brydża. Wszystko było idealnie. Pieniążki przywiezione z Wilna leżały nienaruszone. W pokera grałem ostrożnie, a w brydża dobrze, ale zbliżało się niebezpieczeństwo, któremu nie mogłem zaradzić. Pan sędzia zaproponował mi wypicie brudershaftu. Oczywiście cała przyjemność leżała po mojej stronie. Gdy wypiliśmy brudzia, powiedział mi, że za każde pan będę musiał postawić ćwiartkę wódki. Rylski miał 51 lat, a ja 21. I to ty nie bardzo przechodziło mi przez gardło. Przyzwyczajenie się do tykania trochę mnie kosztowało. Nie było to jednak najważniejsze i najkosztowniejsze. Któregoś dnia pan Bogucki zaprosił mnie i sędziego do siebie na pokera. Propozycję chętnie przyjęliśmy. Nazajutrz ubraliśmy się w ciuchy cywilne i poszliśmy grać. Dołączył do nas jeszcze pan Władysław, kolega Boguckiego, i zasiedliśmy do gry. Tu już gra była trochę inna, gdyż szło o większą stawkę. Początkowo Rylski grał z umiarem, ale w miarę rozkręcania się gry zaczął szaleć. Otwierał w ciemno, ze słabą kartą blefował, w wyniku czego obaj dość sporo przegraliśmy. Zaskórniaki, które miałem, skończyły się i musiałem sprzedać jedną świnkę, 10 rubli w złocie, którą dostałem od cioci Misi. Podobało mi się to życie szpitalne. Lubiłem grę w karty, więc grałem codziennie, rano w pokera, po południu w brydża. Niebezpieczne były te rajdy do miasta, gdyż dużo nas kosztowały. W duchu postanowiłem, że już więcej nie będę grał w mieście, ale sędzia miał wielki wpływ na mnie i nie mogłem mu odmówić towarzyszenia. Oszczędności zaś topniały. Czas płynął jak woda. Minęły prawie 2 miesiące od chwili mojego przyjazdu, lecz o operacji nie było mowy. W pierwszych dniach kwietnia już dobrze pachniało wiosną, pogoda była ładna, a my, jak zwykle, graliśmy w karty. W pewnym momencie usłyszałem wołanie z korytarza. Czy można prosić pana Józefa Marynowskiego? Odwróciłem się i zobaczyłem, że w drzwiach stały dwie panny i machały rękami, abym do nich przyszedł. Trochę byłem wkurzony, że mi w grze przeszkadzały, ale wstałem i podszedłem do nich. Jesteśmy z fabryki cukierków kucharskiego i pomagamy takim jak pan, a konkretnie to chcemy przynosić panu obiady. Co pan lubi? Zapytały. Wszystko lubię, odpowiedziałem. Bardzo dziękuję za troskę, ale wystarczy mi jedzenie szpitalne. Chciałem się wymówić, ponieważ nie lubiłem, gdy mi przeszkadzano w grze, ale nie dałem rady. Od następnego dnia sympatyczne panny zaczęły mi przynosić obiady o godzinie 14. Czas mijał, robiło się coraz cieplej, trawa zieleniała, drzewa wypuszczały pąki. Nadchodziły święta wielkanocne. Przypomniało mi się, jak na Wileńszczyźnie w ostatnim tygodniu przed świętami wybierało się specjalnie jajka do taczania. Trzeba było mieć takie, które toczyły się na wprost i takie, które zaraz za łubianką skręcały. Łubianki to były jakby dachówki, pochylnie, po których toczyło się jajka.
Za stuknięcie jajka przeciwnika otrzymywało się 5 lub 10 groszy, w zależności od stawki. Darmo się nie grało, to i jajka musiały być dobrze dobrane. Nie wiedziałem, czy na Lubelszczyźnie grali w ten sposób, czy nie. Wiadomo, co kraj, to obyczaj. W Lublinie było mi dobrze. Ludzie, których dotychczas spotkałem, byli sympatyczni i uprzejmi. My dalej, już teraz z Jasiem, chodziliśmy czasami do miasta na pokera i przegrywaliśmy. Nie znałem sytuacji finansowej Jasia, ale u mnie zaczynało się robić krucho. Kończyły się pieniądze z wymiany pierwszej 10-rublówki. Sympatyczne panienki, Marysia i Krysia z fabryki cukierków, nadal przynosiły mi obiady. Przyszła Wielkanoc. W pierwszym dniu świąt wstałem o zwykłej porze i udałem się do łazienki. Gdy wróciłem i otworzyłem szafkę, aby coś z niej wyjąć, wysypały się produkty żywnościowe. Szafka była wypełniona wędlinami, ciastem i słodyczami, a we flakoniku stały biało-czerwone goździki. Coś ścisnęło mnie za serce. Rozrzewniłem się. Aby ukryć swoje wzruszenie, szybko wziąłem ręcznik i poszedłem się umyć. O godzinie 10:00 przyszła pani Kijeńska. Pani Czabanowa przyniosła ze sobą koszyczek z jedzeniem i święconką. Nakryliśmy stół brydżowy i usiedliśmy do śniadania świątecznego. Około godziny 12:00 pojawiła się siostra Teodozja z tą piękną zakonnicą i obie złożyły nam życzenia. Chwilę też porozmawialiśmy. Gdy siostra Teodozja zamierzała wychodzić, podszedłem do niej i serdecznie jej za wszystko podziękowałem. Nie miałem żadnych wątpliwości, że tę świąteczną niespodziankę przede wszystkim jej zawdzięczam. Kiedy rozmawiałem z siostrą Teodozją, pan sędzia zaczął komplementować tę młodszą zakonnicę, która się rumieniła i była bardzo zażenowana. Gdy wyszły, powiedziałem: słuchaj, Jasiu, jak będziesz ją zawstydzał, to nie będzie nas odwiedzała. A szkoda stracić z oczu tak piękny obrazek. Tego dnia nie graliśmy w karty. Całe popołudnie spędziliśmy na rozmowach o sprawach osobistych, o polityce międzynarodowej i sytuacji Polski wynikającej z tej polityki. Pod koniec kwietnia odwiedził mnie mój dobry kolega z Oszmiany, Zbyszek Witkowski, ze swoją siostrą Danusią, moją sympatią z okresu chłopięcego. Okazało się, że ojciec Zbyszka, kapitan w wojsku, matka była lekarką, został przeniesiony służbowo z Oszmiany do Lwowa. Zbyszek wstąpił do szkoły kadetów, a Danusia do gimnazjum benedyktynek. Zbyszek zmężniał, wydoroślał, stał się przystojnym mężczyzną. Natomiast Danusia może trochę urosła, ale jakby zszarzała. Nie mogłem się dopatrzeć dziewczyny, której obraz długo nosiłem w sercu. Zbyszek był w 27. Dywizji Wołyńskiej, a teraz, po jej rozbrojeniu przez Armię Czerwoną, postanowił z Danusią przedostać się na zachód. Nie wiem, czy im się to udało, gdyż wszelki ślad po nich zaginął. Pan sędzia przeszedł operację nogi, skrócono mu ją o 5 cm, ale humoru nie tracił. Powoli wybierał się do Leszna, gdzie mieszkała jego żona i zamierzał tam otworzyć kancelarię notarialną. Już nie graliśmy tyle w karty, a do miasta w ogóle nie wychodziliśmy. Pan Kijeński nadal cierpiał na bezład nóg, a z panem Czabanem też nie było lepiej. Ja natomiast cierpliwie czekałem na operację, o której nawet nic nie było słychać. Tak nadszedł 3 maja. Rano, gdy obudziłem się, ujrzałem na szafce, podobnie jak poprzednio, biało-czerwone goździki. Już wcześniej przyszło mi na myśl, że chyba nie jestem jedynym partyzantem w tym szpitalu. Zaraz po śniadaniu poszedłem do głównego bloku. Tam zaglądałem do sal i wyłowiłem 5 osób, u których na szafkach były kwiaty. Podchodziłem do tych mężczyzn i rozpoczynałem rozmowę. 3 było z 27. Dywizji Wołyńskiej, a 2 od Zapory. Wszyscy po wykurowaniu się zamierzali iść do lasu. Wreszcie 9 maja ogłoszono zakończenie II wojny światowej. Równocześnie ukazały się w prasie wzmianki o bandzie grasującej na Podlasiu, dowodzonej przez Łupaszkę i Burego. Dochodziły słuchy, że część 5. Brygady Wileńskiej przedostała się na Podlasie i rozpoczęła działalność partyzancką. Artykuły w gazetach potwierdzały zasłyszane wiadomości, a ja podjąłem decyzję. Idę do lasu, do swoich. Zacząłem robić starania o przyspieszenie operacji. Przede wszystkim udałem się do siostry Teodozji, która była bardzo wpływową osobą w szpitalu. Swoją prośbę o przyspieszenie operacji uzasadniałem tym, że po pierwsze zbyt długo leżę i zajmuję miejsce bardziej potrzebującym, a po drugie już czas iść do swoich. Nie powiedziała mi ani tak, ani nie. W ogóle nic mi nie odpowiedziała. Wróciłem do siebie i czekałem. Minęło kilka dni, a tu cisza.
Czas zaczął się dłużyć. Niecierpliwiłem się, ale okazało się, że niepotrzebnie. W ciągu kilku dni zostałem przeniesiony na blok główny szpitala. Żal mi było opuszczać dotychczasowych towarzyszy, z którymi się zżyłem. Zresztą zanim opuściłem szpital, często ich odwiedzałem, gdyż miałem ze sobą cywilne ubranie i chodziłem swobodnie. Zdrowie pana Kijańskiego się nie poprawiało, a pan Czaban, który był po wylewie, czuł się coraz gorzej. Od sędziego Rylskiego otrzymałem pozdrowienia i zaproszenia, bym go odwiedził w Lesznie. W późniejszym czasie skorzystałem z tego. Zaczęto mi robić wszystkie badania przedoperacyjne. W tym czasie poprosiłem Krysię, która nadal przynosiła mi obiady, aby w księgarni kupiła mapę Białostocczyzny, o które w tym czasie, o dziwo, nie było trudno. W drugiej połowie maja miałem zabieg. Operował mnie profesor Skubiszewski, asystował zaś doktor Zakryś, doktor Oleński i ta ładna studentka medycyny, która uczestniczyła w operacji w Wilnie razem z doktorem Oleńskim. Operacja trwała również 5 godzin, ale po obudzeniu czułem się o wiele lepiej niż po pierwszej. Na trzeci dzień zacząłem już chodzić i czekałem na zdjęcie szwów. W tym czasie Krysia dostarczyła mi sporo map, tak zwanych setek województwa białostockiego, a szczególnie Podlasia. Starałem się z nich wyczytać, które tereny najbardziej nadają się do działań partyzanckich. Intuicyjnie wyczułem, że są to okolice Siemiatycz. Byłem wdzięczny Krysi za jej troskę o mnie i wsparcie. Po wyjściu z partyzantki, jesienią 1946 roku, znów przez kilka miesięcy musiałem korzystać z jej pomocy.